Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam mega serdecznie wszystkich moich gości, nazywam się Michał Waleszczyński-Lis, a to są konsole wiadomości, czyli co poniedziałkowy przegląd newsów ze świata gier wideo. Newsów w tym odcinku jest naprawdę sporo, dlatego lecimy. Hitman Blood Money, moi drodzy, wychodzi 25 na Nintendo Switch i muszę przyznać, że to jest Hitman, w którego nie grałem. Jedyny w sumie Hitman, którego przeszedłem, to jest, słuchajcie, dwójeczka, więc mega mocno się jaram, że to wychodzi i z pewnością chętnie ogram to na Nintendo Switch. Sama gra, no, jest symulatorem płatnego mordercy, który jest łysy. Czy może być coś lepszego? Moi drodzy, nowy aktor w serialu Wiedźmin 4. Przepraszam. Jezu, nie w Wiedźmin 4, tylko w kolejnym, czwartym sezonie Wiedźmina. Dali Morfeusza do roli wampira Regisa. I słuchajcie, wampir Regis był chuderlawym, starszym panem z mega bladą skórą. No było z daleka widać, że to jest wampir. Ja oczywiście nie ujmuję tutaj naszemu aktorowi znanemu głównie z roli jako Morfeusz z Matrixa, którego nazwiska nigdy nie mogę zapamiętać, tego, że jest świetnym aktorem, no bo jest fantastycznym aktorem. Ale ja bym chciał się dowiedzieć, jaki Netflix ma w tym wszystkim cel, nie? Dlaczego oni idą w taką politykę cały czas, jak idą? No nie kumam, nie? Aczkolwiek, tak jeszcze wychodząc tutaj już w ogóle na przeciwko temu całemu hejtowi, no jakby go tak serio na biało pomalować, to byłby taki zły? No ale i tak by nie pasował do tej roli. No cholera, no masakra, nie kumam, nie? Oni chyba chcą zaorać ten serial, zanim to się jeszcze w ogóle ukazało. Słuchajcie, Bethesda ma dla nas całkiem niezłą informację. Jeżeli kogokolwiek z was jeszcze interesuje Starfield, no to od 17 stycznia na Steam ma wylądować gigantyczny update, poprawiający praktycznie wszystko, sposób, jak gra działa, sposób interakcji z przedmiotami, no i przede wszystkim ma podkręcić grafikę, co mi się osobiście bardzo podoba. Tym bardziej, że na początku lutego ta sama aktualizacja trafi na Xboxy, więc no ja będę na pewno wracał do Starfield, no bo jestem jedną z tych niewielu chyba osób w polskim internecie, która nie miała odwagę powiedzieć, że gra... No, że gra mi się po prostu cholera podoba, no i tyle, i nic nie poradzę. Moi drodzy, kolejny news, no to fakt, że Prince of Persia, najnowsza część, zdobywa mega wysokie noty z rzędu 9 na 10, momentami 8,5 na 10, to jest naprawdę mega dobrze i są to najwyższe oceny, jakie miała gra wydana przez Ubisoft od wielu, wielu lat. Nie dziwię się, słuchajcie, bo gram i się mega cieszę z tego Prince of Persia. Będzie niedługo recenzja, właśnie sobie w nią obecnie giercuję. Kolejna kwestia, no to pojawiły się plotki na temat DualSense 2, i to w sumie tyle, bo kurczę, no nie wiem, co oni tam mogą zmienić, żeby było lepsze. Chyba może czas trwania baterii? Nie wiem, może. No ale tak częściej są takie ploteczki. Podobno ma zostać zaprezentowany w lutym, to się okaże. Coraz więcej redakcji miało już okazję położyć swoje ręce na Suicide Squad i m.in. IGN nagrał materiał, w którym stwierdzono, że gra nie daje rady, nie? Że strzelanie jest chaotyczne, cały ten taki setup pod kątem klimatu też jakoś tam siedzi, no i ogólnie rzecz biorąc gameplay jest dość nudny. No i powiem wam tak, no wielka szkoda, nie? No bo Suicide Squad to ogólnie rzecz biorąc marka, która mogłaby naprawdę nam dowieść świetny tytuł i w ogóle ja, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego Rocksteady zdecydowało się na tego typu shooter, nie? No ale słuchajcie, no może wyjdzie i się może jednak okaże, że jest super. Ale pewnie tak nie będzie. Nowe materiały z Unicorn Overlord, czyli najgłupiej nazwanego tytułu, na który mega mocno czekam. Jest to gra firmy, w sensie dewelopera VanillaWare, który jest odpowiedzialny za fantastyczne 13 Sentinels Aegis Rim, które jest na kanale, oraz cudowne Dragon's Crown. Słuchajcie, ten władca nosorożców będzie taktycznym japońskim RPG-em, w którym będziemy przemierzali świat, zbierali drużynę i prowadzili bitwy. Wygląda to cudownie. Na nowych materiałach właśnie skupiliśmy się troszeczkę tutaj bardziej na tej eksploracji. No i dla mnie to jest na premierę Day One, to biorę na 100%. 8 marzec gra będzie miała premierę. Sound of the Bone, czyli gra od twórców jednej z najgorzej ocenianych gier w historii, czyli Quantum Error, będzie grą ekskluzywną na PlayStation 5, no i tak jak pewnie by się wszyscy jarali, no to teraz raczej się nie jarają, tylko patrzą na to z przymrużeniem oka po wielkiej tragedii, jaką kazało się być z ten Quantum Error. Generalnie rzecz biorąc, gra Son of Bone ma być, moi drodzy, shooterem pierwszoosobowym z dinozaurami. Ja tam lubię dinozaury, nie wiem po co do nich strzelać. I tak wyginęły.
Moi drodzy, pokazano bardzo długi materiał, ponad 17-minutowy z Alone in the Dark. No i tutaj chyba wszyscy, którzy liczyli na to, że to będzie jakaś konkurencja dla Resident Evil pod kątem zaawansowania tego tytułu, no to mogą już się przestać liczyć, no bo tytuł generalnie rzecz biorąc wygląda jak taki horror double A. Poruszanie się postaci wygląda dość sztywno, walka również, ale to wcale nie musi przeszkadzać w tym, żeby gra była świetna. Ja tam dalej czekam, aczkolwiek bez jakiejś takiej mega podjarki. Podjarałaby mnie na przykład zremasterowana wersja Alone in the Dark 4. O, to w to bym grał, nie? I ten nowy Alone in the Dark też będę grał, ale już bez, wiecie, bez takiej jakiejś mega ekscytacji, bo tutaj akurat będę chyba wolał się, że tak powiem, pozytywnie zaskoczyć. Moi drodzy, nie wiem, czy już wam o tym nie wspominałem, ale jak w razie czego, no to słuchajcie, Sinking City było grą, którą omawiałem na tym kanale przynajmniej 30 razy, więc jeszcze raz nie zaszkodzi. Frogwares, czyli ukraiński deweloper, odzyskał prawa do swojej własnej gry, czyli Sinking City, i z tej okazji wypuszczają nowy update na wszystkie konsole, jeżeli zapamiętałem dobrze. Na PlayStation 5, na Xboxie Series S i X ma być mocno poprawiona grafika, co mnie mega w ogóle ekscytuje. Plus do gry w ogóle wychodzi DLC po takim czasie. A sama gra, słuchajcie, sama gra jest zajebistym po prostu połączeniem survival horroru z grą detektywistyczną osadzaną w świecie Howarda Phillipsa Lovecrafta. No ja Sinking City uwielbiam. Naprawdę fantastyczny tytuł. Zapraszam was do mojej recenzji. Do PlayStation Plus Extra i Premium trafiają naprawdę mocne tytuły w tym miesiącu, moi drodzy. Będzie to Resident Evil 2, Tintina Wonderland, Secret of Mana. Tak, wrzuciłem pierwsze trzy, które mi się rzuciły najbardziej w oczy. No i co? No nic tylko grać, nie? Rezydenta dwójkę chyba każdy kocha. Ja Inquisitor, czyli I Inquisitor, wychodzi 8 lutego na PlayStation 5 oraz Xboxa Series X i S. No i powiem wam tak, że wyczuwam gdzieś tam trochę krapa, ale uniwersum, które stworzył Jacek Piekara, czyli całe to uniwersum inkwizytorskie, w którym inkwizytorzy walczą z demonami, przesłuchują niewiernych i tak dalej, jest genialne. Naprawdę zaufajcie mi, przeczytajcie jakąkolwiek historię z sagi Moderdina, Maderdina, to no, ja może troszeczkę będę bluźnił, ale dla mnie te pierwsze tomy to jest poziom Wiedźmina, nie? I tutaj pana Sapkowskiego, coś absolutnie fantastycznego, jeżeli chodzi o setting, a sama gra? No zobaczymy, no odpowiedzialne jest za nią dość małe studio, na zwiastunach wygląda to może niezbyt okazale, ale ja naprawdę bym sobie życzył, że to by to było chociaż takie 7 na 10 z gorszym gameplayem, a świetną fabułą i już wtedy będę happy. No, czekam, nie będę ukrywał. Tytuł, który w dziwny sposób został przeze mnie ominięty, jakoś nie zauważyłem w ogóle go, czyli Grime, wychodzi na Nintendo Switch 25, słuchajcie, stycznia. Jest to bardzo taka mroczna, kojarząca mi się w ogóle trochę, nie wiem, ze Scorn? Metroidvania. No i co? No i wezmę, nie? Bo dobrze to wygląda. No, dobra, moi drodzy, standardowo chciałem wam życzyć smacznej kawki z rana, smacznego śniadanka, miłej pracy albo szkoły. No i my co? Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z grami. Mam nadzieję, że już jutro postaram się. Cześć!